Wspomaganie 36, M50, B20. W ogóle nie reaguje na kierownicę, jest no ciężko kręcić, w ogóle prawie nie ma wspomagania. Zaraz szybko wykręcę. Ja zaczynam tutaj po odkręceniu tego kółka pasowego. Ukazała mi się śruba tu i tam i jedna tutaj, to razem trzy. Wszystkie są na klucz 13. Jeszcze zostało mi spuścić płyn i odkręcić te przewody. Jedną 13 już wykręciłem tutaj. O, stwierdziłem, że teraz odkręcę kluczem 22 i spuszczę olej, póki pompa jeszcze jest sztywna i bez problemu dam rady to wykręcić. Teraz spuszczam olej od wspomagania. Oczywiście olej wygląda dziwnie, no ale trzeba. Przewód od maglownicy został odkręcony. Teraz kluczem 19 nasadką odkręcam od zbiorniczka przewód. Teraz odkręcam dwie śruby, które trzymają pompę. I już pompa będzie na wierzchu. Wykręcenie pompy trwa przez 10 minut. Nie jest to trudna operacja. Zaraz będę ją rozbierał na części i patrzył się, co tam w niej jest. Dobra, zaczynamy rozkręcać pompę do BMW. Cztery śruby. Nasadka 13. Ja już troszkę poluzowałem je. No i ostatnia śruba, czwarta. Trzeba ostrożnie ma tutaj dystans. Się nie zacięła tym razem. Pycha ją całą. Nie, tym razem zaworek był nie zacięty. Przeważnie zacina się ten zaworek. O, ale tym razem patrzę, nie był zacięty, więc w sumie chyba pompa mi się już zaczyna kończyć. Jak tak? Jak ten zawór się nie zaciął. Zaczynam składać pompę wspomagania. Wbiłem tutaj nowy Simmering, żeby nie przypuszczał. Kupiłem też
nowy O-ring, żeby też nie przypuszczał. No i będę powoli składał tu pompę do kupy. Zobaczymy, czy będzie szczelna i czy będzie działać. Wcześniej wyczyściłem cały wirnik, tak żeby te blaszki bardzo lekko tu chodziły, żeby wspomaganie działało. Zobaczymy, czy to się uda. Założyłem wirnik, uszczelkę, czyli O-ring i tu O-ring. Dalej będę zakładał ten pierścień i skręcę dalej. Założyłem ten pierścień. Teraz założę tą pokrywkę i będzie można dalej składać pompę. Po założeniu będę teraz składał dalej pompę. Ten zaworek tutaj i będę łączył już połówki, jedna z drugą. O, tak wygląda złożona pompa. Jeszcze zostało tylko dociągnąć śruby i się okaże, czy coś mi się tam udało zrobić, czy będzie działać, czy będzie trzymać, nie będzie ciekła. Pompa została skręcona. Teraz nadaje się do montażu do samochodu. No i zobaczymy. Zakręciłem troszkę dwie te górne śrubki, żeby pompa jeszcze było luźno. I dokręcam tutaj przewód, żeby móc różne kąty jeszcze dać rady poprawić, bo jak dokręciłbym pompę na maksa już, to nie dał rady bym ruszać i ciężko by było tą śrubę dokręcić, bo inny kąt troszkę by miał przewód. Jeszcze zostało mi tutaj złapać, ale to już jest tak ruchome, że da się nawet jak już pompa jest dobrze dokręcona. Dokręciłem wszystkie śruby na maksa. Teraz zostało mi te śruby dokręcić maksymalnie. Po założeniu wszystkiego wkładam imbus 8 na kluczu i wtedy dam rady poruszać całym napinaczem, o, żeby można było założyć pasek rowkowy na pompę wspomagania. Udało się założyć pasek wielorowkowy.